4 czerwca 1940 rok. Zrzucili 1084 bomby, 900 ofiar, 250 zabitych. Reszta ranni. Jak na początek wystarczy. Marynarka francuska i angielska dokonały cudu rzeczności. Wywiozły z Dunkierki całą armię Flandrii. Około 330 tysięcy żołnierzy w czasie bezustannego ataku Niemców ze wszystkich stron ratowano tylko ludzi. Całe uzbrojenie 20 dywizji zostało na piasku. Chyba jedna z najbardziej bohaterskich klęsk. Zaczynają nam robić konkurencję. Poza tym wszystko po staremu. Pogoda cudowna, a nawet upały. Kuchnia dla uchodźców na Lomendé, gdzie pracuje Basia, zwinie się prawdopodobnie w tych dniach. Co będzie ze mną? Nie wiem. 5 czerwca 1940 rok. Od 10 maja Niemcy nie schodzą z wysokiego C. Ciągną je na jednym oddechu. Zaledwie wczoraj skończyli z armią Flandrii. Dziś o 4 rano rozpoczęli ofensywę na całej linii od morza aż po Soissons. Nie wiadomo jeszcze, czy i gdzie poszli naprzód, ale nie zdziwiłbym się, gdyby jutro byli w Kompanie. A za 5 dni w Paryżu. Piekielny upał. W naszej mansardzie jak w piecu piekarskim. Po kolacji poszliśmy na bulwary do kardynała posiedzieć trochę w mniej dusznym powietrzu. Piłem rum, zapijając to wodą sodową z lodem. Na bulwarach pusto i ciemno. Spojrzałem na Basię i śmiejąc się powiedziałem: no, wywróżyłaś. Rzeczywiście, nie wiem jak, ale od roku, jeszcze zanim wojna wybuchła, już wiedziała i ciągle mi odpowiadała na moje zachwyty nad Francją, że gdy Niemcy w to uderzą, rozsypie się ten kraj jak purchawka. Nie wierzyłem. Wychowywałem się na micie Francji. A teraz co? Wali się. I to wali się jakby po cichu, pęka jak fastryga, właściwie bez trzasku. 6 czerwca, 40 rok, upał. Pogoda taka, że wprost żal i trzeba równocześnie myśleć o tym całym kramie. Nad Sommą i Enną bitwa. Niemcy rzucili znowu 2000 czołgów. Francuzi cofają się na wybrzeżu. 7 czerwca 40 rok. Idą ciągle naprzód, głównie na lewym skrzydle. Opierają się o bresle. To już właściwie znęcanie się nad trupem. W fabryce nie mówi się jeszcze o ewakuacji, ale już niedługo tego dobrego. W Paryżu spokój. Na zewnątrz nie widać żadnego zdenerwowania. Czasem tylko przemyka ulicą samochód wyładowany walizkami z pościelą na dachu. Ludzie wyjeżdżają jak mogą. Czuję dosłownie pod ręką szybkość przebiegania wypadków. Jest to tak szybkie, że wydaje się nierealne. Pracuję normalnie, piję zimne piwo po bistrach, czytam gazety i trudno mi uwierzyć, że Niemcy są już o 120 kilometrów od Paryża. Teraz już tylko czekam. Co dalej? I patrzę. Ciekawe to jest na pewno.